Przecież chcemy rozmiatać, a to jest jakby zrobić stanowisko, tylko nie mogę mieć niestety w timelapsie, bo popsuł mi się statyw. No. Tak właśnie to. Za 50 zł się kupuje rzecz. Ale przejdźmy do samego stanowiska. 102 monitory miały być 3. I dlatego tam jest jedno wolne. Z tym? O tym zasilaczu potem powiem. I tu jest głośnik, dwa monitory, zasilacz do komputera i do Xboxa. I jedno na LED. Jeden LED. To jest głośnik jeden, tu drugi. I tu dwa monitory. To jest właśnie do tych LEDów. Dwa monitory, do te piloty, bo tam będą jedna rzecz. Rozgałęźnik. Tu się rozgałęźnik. Podpięty tam klawiaturę. O, tu jest to. I tyle kabli musiałem wszystko zrobić. Wiem, że trochę dużo i trochę dziwnie, ale to zrobimy. Ale wszystko działa. Ale pisze. I ten zasilacz jest do LEDów? Tamtych. I to poprowadzę jeszcze tego wiązkę do LEDów fajnych. Fajnie będzie wyglądać. O co, może odpalę. Niech bardzo tylko odpalę, żebyście widzieli, że to działa. Na tym jest podłączony ten kontroler. Mi się nie chce go wyciągać. O, dobrze się zapaliło? Bo to jest takie światło. Tu. No, 8 to jest tych. Tam, jak chcecie poradnik taki schematyczny, to dajcie znać. To wtedy wam rozrysuję to wszystko i to pan. A teraz zostawcie lajka, suba i napiszcie tam komentarzyk jakiś. Teraz poprowadzę na przez do tego, do listwy wcześniejszej. No to zostaje lajk, sub i komentarz. No to się widzimy następnym razem na upgrade'zie, jaki będzie tutaj. To nara.